auli zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu odbyła się 8. Dolnośląska Gala Talentów zorganizowana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz uczniów i nauczycieli szkoły. Mówiąc o Dolnośląskiej Gali Talentów, warto nieco wspomnieć o genezie tej uroczystości. Otóż rok szkolny 2010-2011 został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej określony mianem Roku Odkrywców Talentów. Od tamtej pory w strategii każdej szkoły, każdej placówki oświatowej znajdują się przedsięwzięcia, które mają promować uzdolnioną młodzież. Jednym z takich przedsięwzięć jest właśnie Dolnośląska Gala Talentów. W tym roku odbywa się jej 8. edycja i dzięki życzliwości Kuratorium Oświaty we Wrocławiu odbywa się w naszej szkole. Jest to ogromne wyróżnienie, bardzo się cieszymy z niego i mamy nadzieję, że jako organizatorzy spełnimy wszelkie związane z nią oczekiwania. Gala Talentów polega na tym, że zgłaszają się do niej reprezentanci różnych szkół, począwszy od szkół podstawowych, poprzez szkoły wygasające gimnazja, aż do szkół ponadgimnazjalnych. Bierze się pod uwagę przede wszystkim oryginalność występów. Tegorocznej Gali Talentów zgłosiło się 16 uczestników z byłego województwa jeleniogórskiego. Cała gala odbyła się w niezwykle sympatycznej, życzliwej atmosferze. Oczywiście cała organizacja, koordynacja przedsięwzięcia leżała po naszej stronie, począwszy od kwestii logistycznej, przygotowania podkładów, kwestie muzyczne, aż po catering i oczywiście ugoszczenie tych, którzy chcieli do nas przyjechać. Cieszymy się bardzo, ponieważ rozpiętość wiekowa była przeogromna, od 6-latki, która wystąpiła ze swoją piosenką, aż po zespół muzyczny reprezentujący naszą szkołę. W jury zasiadły 4 osoby, które oceniały poszczególnych występujących. Oczywiście towarzyszyła temu widownia oraz pozostali uczestnicy. Po tych 16 występach, po obradach jury, wybrano najlepsze osoby. 5 występów, które następnie 24 maja we Wrocławiu zaprezentują swoje talenty, tak by wybrać tych najwybitniejszych w województwie. Jedną z jurorek była dyrektor Lubańskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Małgorzata Grzesiak. Poziom był, powiedzmy, bardzo wyrównany, bowiem z jednej strony młodzież pokazała to, co jest w naturze ich umiejętności i w tym darze artystycznym, który wypracowali przez szereg lat swojej aktywności uczniowskiej, szkolnej, pozaszkolnej, jak również taką specyfikę, która się wiąże chociażby z umiejętnościami manualnymi, które były ćwiczone poprzez pracę w kółkach zainteresowań i w talentach kreowanych przy okazji tych komponentów z kostką Rubika. Proszę Państwa, no nie ukrywam, że w wielu momentach byłam i zaskoczona, i wzruszona, bowiem przekaz nosił też w wielu przypadkach wiele emocji takich empatii, wsparcia drugiemu człowiekowi i ten przekaz był nie tylko w słowie, jak również w geście i w emocjach. I znów uśmiecha się Warszawa.
dobrym dniom i daj siebie nam daj, Warszawa. W gali finałowej wezmą udział Joanna Kosowska z Jeleniej Góry i Krystian Giemza z Wojcieszowa oraz zespoły Granda ze Smolnika, Akord z Nowogrodźca oraz Młoda Generacja z Lubania. Fakt organizacji tak ważnego wydarzenia w skali województwa w lubańskim Mickiewiczu świadczy o tym, że szkoła jest jedną z przodujących i najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku. Są młodzi, utalentowani, na swoim koncie mają wiele osiągnięć. Ich występ jest efektem prób i wielu godzin ciężkiej pracy. Przed Państwem Młoda Generacja!